Cześć, tutaj Elfik. Przepraszam za warunki dźwiękowo-oświetleniowe, ale jestem na Korfu i nie mam tutaj ze sobą ani swojego sprzętu, ani w miarę cichego miejsca do nagrywania. Nie wiem, czy słyszycie, ale krzaki na mnie krzyczą. Może taki nietypowy filmik będzie pewnego rodzaju bonusem, bo miało go nie być. Ale o czym będzie ten filmik? Czy macie raz na jakiś czas takie wrażenie, że bardzo mocno chcecie coś narysować, ale nie macie pomysłu, co mogłoby to być? Jeśli tak, to dziś przychodzę do Was, w sumie nie lubię tego stwierdzenia, ale przychodzę do Was z kilkoma prostymi, w większości, pomysłami na rysunek, które jednocześnie uczą kilku bardzo ważnych umiejętności artysty. Jeżeli dopadła Was wakacyjna nuda, to zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz, którą możecie spróbować narysować, to grube szkło. W przedmiotach tworzonych z grubego szkła tworzą się często niezwykłe, takie nieprzewidywalne plamy światła i cienia. Odtworzenie niektórych wzorów może być bardzo szybkie, ale dać wręcz fotorealistyczny efekt. U wielu osób rysowanie takiego wzoru może się wydać dosyć skomplikowane, zwłaszcza że będzie wymagało aktywowania różnych obszarów mózgu, które zazwyczaj są uśpione, ale gwarantuję Wam, że warto. Ja ze swojej strony szczególnie polecam Wam rysowanie flakoników perfum, które nie dość, że mają bardzo fantazyjne wzory, to jeszcze czasem ich zawartość jest taka kolorowa i bardzo ładna. Jeśli chodzi o materiały, to szczególnie tutaj polecam markery alkoholowe na papierze do akwareli, ponieważ markery alkoholowe bardzo dokładnie wypełniają pory w papierze i to też przybliża nas do tego realistycznego bardzo mocno efektu. Bardzo polecam też na przykład szarą kartkę i połączenie tych markerów alkoholowych na przykład z białym żelopisem. Próba narysowania światła, które przenika przez to grube szkło, będzie niesamowitym przeżyciem. Kolejny pomysł to uproszczony do komiksu krajobraz miejski. Generalnie rysowanie z natury polega na tym, żeby przedmiot, który jest trójwymiarowy, spłaszczyć na kartkę, bo kartka, na której rysujemy, jest płaska. I właśnie na tym to wszystko polega, a to ćwiczenie doskonale to wspiera. Zazwyczaj, kiedy myślimy o rysowaniu architektury, to faktycznie przychodzą nam do głowy takie bardzo mocno skomplikowane obrazy, wiecie, z milionami detali, oknami, skomplikowaną perspektywą. Ale tutaj pomysł jest zupełnie inny. Tutaj pomysł polega na tym, by zrobić pewnego rodzaju screenshota z tego, co mamy przed oczami i jak najbardziej to uprościć do komiksu. Żeby się nie stresować, ten rysunek powinien być taki wręcz głupiutki. Taki, żeby odebrać mu powagi i nie podchodzić do niego zbyt serio. Kreska może być wręcz brzydka, taka jaką znamy z bardzo nowoczesnych kreskówek, typu Blog Ekipa. Kojarzycie? Ja tego akurat nie oglądam, ale wiem mniej więcej jak to wygląda i mniej więcej o taki efekt nam właśnie chodzi. Leci samolot i mam flashbacki z Cyfru. Ale na pewno nie będą to osoby, które nie lubią samolotów. I teraz uwaga, bo to będzie kontrowersyjne. Bardzo często zdarza się, z akcentem na zdarza, ale również z akcentem na bardzo często, zdarza się, że znajomość zasad perspektywy utrudnia nam narysowanie poprawnie krajobrazu miejskiego. Dlaczego? Dlatego, że mamy w głowie te obrazki, które pokazują nam zasady perspektywy, te obrazki. I zamiast narysować to, co naprawdę widzimy, to, co naprawdę mamy przed oczami, my wdajemy się wtłoczyć w te schematy, które poznaliśmy na zajęciach plastyki w szkole podstawowej. I oczywiście te obrazki są bardzo fajne jako prosty przykład. Niestety obawiam się, że często do tych przykładów przywiązujemy się troszeczkę za mocno. I kiedy trzeba narysować na przykład dom, który widzimy przed sobą, my mamy wbity w głowie ten schemat zwężającej się drogi, są zawsze drzewa po jednej stronie, latarnie po drugiej stronie. I to jest bardzo złe dla naszej kreatywności. Nie trzeba się ze mną zgadzać. Co zatem zrobić w tym ćwiczeniu? W tym ćwiczeniu najlepiej uprościć wszystko to, co widzimy i przede wszystkim spłaszczyć cały krajobraz. Zignorować zupełnie zasady perspektywy i zrobić tak jakby
puzzle z bardzo grubą linią oddzielającą każdy z puzzli. Jeżeli to wydaje Wam się zbyt skomplikowane, to mam na ten temat osobny filmik, więc myślę, że ja już przejdę sobie spokojnie do kolejnego przykładu, a tymczasem odsyłam Was do filmiku o trudnej sztuce upraszczania. Teraz jesteśmy przy punkcie trzecim, tak? Punkt trzeci to lalki i roboty. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często mamy ochotę narysować coś, co przypomina nam człowieka, ale nie do końca chce nam się rysować człowieka ze wszystkimi jego skomplikowanymi detalami. Dlatego proponuję właśnie lalki albo roboty, albo różnego rodzaju stworki. Z jednej strony da się je narysować mocno realistycznie, bo lalka to jest jednak coś występującego realnie, tak? Możemy sobie znaleźć jakąś lalkę i ją narysować. Ale z drugiej strony lalki uczą nas tego, że nie zawsze... Cześć ptaszku. Przerwałeś mnie, ale spoko. Już nie pamiętam, co mówiłam. Lalki mają bardzo często zniekształcone proporcje ciała, na przykład głowy są za duże, albo oczy są za duże, albo ręce wyginają się nie tak jak trzeba. I to pokazuje właśnie, że można narysować coś realistycznie, ale jednocześnie nie do końca zachowując proporcje i to też jest okej. Aczkolwiek tutaj zachęcam mimo wszystko do wyjścia ze swojej strefy komfortu i rysowania ludzi raz na jakiś czas, albo nawet częściej. Pamiętam, że kiedyś zgarnęłam taką bardzo starą, wręcz wiktoriańską, bym powiedziała, lalkę mojej mamy i wzięłam ją na spacer i zrobiłam jej kilka zdjęć i na podstawie właśnie tych zdjęć później wykonałam rysunki. I naprawdę uważam, że to były bardzo fajne zdjęcia. Może niekoniecznie fajne rysunki, ale bardzo fajne zdjęcia. Kolejnym punktem jest martwa natura, ale nie taka martwa natura, którą znamy z lekcji rysunku. Zazwyczaj na hasło martwa natura wyobrażamy sobie owoce, talerze, koniecznie na drapowanym stole. I te kompozycje są w porządku, ale moim zdaniem są bardzo nudne i zniechęcają do lekcji rysunku. A martwą naturę można ułożyć z zupełnie innych, fajnych przedmiotów, które mamy przy sobie. Ja uwielbiam robić martwą naturę na przykład ze swoich śniadań. Bardzo często idę na przykład do kawiarni i robię zdjęcie temu, co zamierzam zjeść i później to sobie odtwarzam w domu. Co ciekawe, taka martwa natura śniadaniowa była podstawą wielu bardzo znanych obrazów hiperrealistycznych, dlatego że w pewnym sensie pokazywała taką prozę życia, o którą właśnie hiperrealistom chodzi, wiecie, z uwzględnieniem wszystkich okruszków, z uwzględnieniem takich nieperfekcyjnie usmażonych jajek, nie takich instagramowych od foremki, idealnie okrągłych, tylko właśnie takich rozlanych, może brzydkich, ale bliskich nam w pewnym sensie, no bo to my to będziemy jeść, tak? Właśnie zachęcam do wyboru martwej natury, która nie jest taka perfekcyjna. Punkt piąty to przerysowywanie screenów z Simsów. Nagrałam o tym cały filmik, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak odtworzyć skomplikowane screeny z Simsów na kartce papieru i w ogóle jak ustawić taką scenę, to mam o tym filmik, ale tutaj w bardzo dużym skrócie. Znów będzie kontrowersyjnie, ale od tego jest YouTube, aby kontrowersyjnym być. Zatem uważam, że rysowanie powinno być przyjemne. I mam na myśli nie tylko rysowanie hobbystyczne, ale także rysowanie profesjonalne, bo rysunki tworzone z przyjemnością wychodzą dużo, dużo ładniej. Kiedy tworzymy coś z myślą, że musimy to zrobić na przykład czy na zlecenie, czy dlatego, że chcemy zdobyć 1000 lajków, to te rysunki widać po nich, że one są tworzone na siłę. Nawet na moich wielu rysunkach tworzonych tylko po to, żeby były na kanał na YouTube, widać to, że one są tworzone na siłę. A kiedy siadamy i rysujemy z autentyczną przyjemnością, także zapominamy o całym świecie, to właśnie wtedy te rysunki wychodzą dużo ładniej. Paradoksalnie, bo nie skupiamy się tak bardzo na efekcie końcowym, tylko na samym procesie, a właśnie mimo tego braku skupiania się na efekcie końcowym, obrazek w efekcie wychodzi dużo ładniejszy. Moim bardzo skromnym zdaniem. A co mają do tego Simsy? No Simsy mają do tego to, że Simsy to kolejny temat, który jest taki bardzo nam bliski, no bo znamy tych Simów, tak? Często towarzyszymy im od ich narodzin aż do śmierci. Znamy ich cechy, znamy ich historię, wiemy co lubią, a co nie. Dodatkowo, postacie z Simsów są dosyć wdzięcznymi modelami, bo zrobią dokładnie to, co chcemy, żeby zrobili. Staną w tym miejscu, w którym chcemy, żeby stanęli. Usiądą w pozie, w jakiej będziemy ich chcieli. Podobnie jak zaznaczyłam w filmiku o rysowaniu z Simsów, że niestety światłocień w Simsach jest taki sobie. Dlatego fajnie stosować takie scenki z Simsów do bardziej tworzenia rysunków w swoim własnym stylu, czy może takim bardziej komiksowym. Zdecydowanie nie jest to dobra baza do realizmu, ale na pewno jest to bardzo dobra, ciekawa baza do przenoszenia swoich własnych wizji
na papier. Naprawdę polecam, zwłaszcza na taką wakacyjną nudę. Przepraszam starszych widzów, bo wiem, że wy nie macie wakacyjnej nudy raczej. No to co, chyba przejdę teraz do Q&A i muszę zaznaczyć, że pod poprzednim filmikiem dostałam mnóstwo pytań, na które bardzo chciałabym odpowiedzieć, ale jednocześnie nie chcę, żeby Q&A zajmowało pół filmiku, dlatego jeżeli któreś z Twoich pytań nie pojawiło się w filmiku, to pisz je do skutku, bo ja po prostu czasem potrzebuję weny na to, żeby odpowiedzieć na dane pytanie. No dobrze. Radosia, a ty? Pyta, czy nie boisz się trochę krytyki związanej z twoją książką, szczególnie od strony innych youtuberów, którzy mogą nagrać niepochlebny materiał na jej temat? Muszę powiedzieć, że bycie na YouTube na każdą osobę działa w inny sposób i wiem, że wiele osób stało się trochę wrażliwych na swoim punkcie przez bycie wystawionym na, wiecie, na ciągłą krytykę, mam na myśli, wiecie, czy youtuberów, czy jakichś innych celebrytów, ale na mnie to zadziałało tak, mam wrażenie, bardzo mocno pozytywnie, że w moim przypadku krytyka jest czymś pozytywnym, bo pomaga mi się rozwijać, więc nie boję się krytyki. Znowu leci samolot. Elfiku, jaki jest twój ulubiony film Disneya? Pyta Hanka Jeleniewska. Zdecydowanie Dzwonnik z Notre Dame. Dobrze to przeczytam? Notre Dame? Notre Dame. Na jaki kolor farbujesz włosy? Wiem, że na temat mojego koloru włosów było ostatnio bardzo dużo pytań, bo niechcący jestem ruda. Nie wiem, czy to widać w kamerze. Ale niechcący jestem ruda i przysięgam, że to miał być arktyczny blond, nie arktyczny. To się nazywało Iceland Blond. Miał być taki szary, ciemny blond, taki bardzo chłodny, bo mi jest lepiej w chłodnych kolorach. A kiedy zmyłam farbę i wysuszyłam włosy, to okazało się, że jestem ruda. Ale wiecie co? Podoba mi się. Miałam ten kolor od razu zakryć jakimś fioletowym szamponem, ale wrzuciłam swoje selfie na Instagrama i wiele osób mi pisało, że fajnie mi w tym kolorze, więc zostawiłam. Ale to nie miał być rudy, to miał być chłodny, popielaty blond. Ciemny, ale chłodny, popielaty, także... Darkon Siwogłowy, częsty komentator, pamiętam, poznaję, pyta, czy próbowałaś może rysować w odwrotnej kolorystyce? Czarna kartka, biała kredka, światło jest ciemne, a ciemność jest światłem albo czerwień zielenią. Nie próbowałam, ale myślę, że spróbuję. Ja sobie tego typu komentarze zawsze zapisuję i kiedy mam wenę na nagranie konkretnego filmiku, to wtedy sięgam do po prostu tej swojej skarbnicy screenshotów i wtedy nagrywam. Czy ja już wspominałam, że ja kucam i mnie nogi bolą? Hanika Art pyta, czy zrobisz film, że ktoś z twojej rodziny lub znajomy, który nie zajmuje się rysowaniem, wybiera kilka rzeczy w sklepie plastycznym i ty musisz użyć do tego tych przyborów. To jest kolejny screenshot, który ja sobie na pewno zapisuję i na pewno to robię. No i to tyle, przepraszam za to, przepraszam za to, że ten filmik był taki chaotyczny, ale bardzo chciałam coś nagrać i mieć taką trochę pamiątkę z tego Cypru, mieć taki, wiecie, taki odcinek ekstremalnie nagrany. No. Pokażę wam jeszcze mój kolor włosów, o ile uda mi się wstać. Bo cały ten czas, a nagrywam 20 minut, to cały ten czas klęczałam. Mnie tak bolą nogi, że nie wiem, czy wstanę. O, wstałam, ale nie czuję stóp. Dobra, pokażę wam, jak to wygląda w słońcu. Także jestem ruda, jakby się ktoś pytał. Okej, to wszystko, a jeżeli lubicie elfy, albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę, cześć!